Dzieciaki, dajcie śniadaniówki, bo musimy tam spakować zapas energii do nauki na dziś. O, widzę, że coś tu się kroi. Tak, nawet na drugie śniadanie się kroi. Razowe. Ha, to świetnie, bo taki jest właśnie najlepszy na drugie śniadanie. Tylko najpierw trzeba sprawdzić skład, czy jest z właściwej mąki i czy nie jest barwiony na przykład karmelem. To jasne, uczyliśmy się tego w innym odcinku. Uciekam, kochani. Chwila, bez drugiego śniadania cię nie wypuszczę. Ale ja nie mam czasu, słonko. Zaczekaj. Łap zestaw ratunkowy. Bardzo dziękuję. Pa! Pa, mamusiu! Pieczeń prawie jak u mamy. Prawie. Mam coś zdrowszego i smaczniejszego niż sól. I tak właśnie powstaje pełnowartościowe drugie śniadanie. Prawda, pani ekspertko? Nauka i aktywność w szkole wymaga dużego nakładu energii. Z tego właśnie względu dzieci powinny regularnie spożywać drugie śniadanie. Drugie śniadanie jest też posiłkiem istotnym w diecie osób dorosłych. Powinno być posiłkiem pełnowartościowym i dostarczać wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Najpopularniejszą formą drugiego śniadania jest kanapka, która powinna składać się z pieczywa z mąk z pełnego przemiału, np. chleb żytni razowy czy typu graham. Oprócz tego ważne jest białko w postaci własnoręcznie pieczonych mięs, chudych wędlin, serów, głównie twarogowych, rzadziej sera żółtego oraz past z nasion roślin strączkowych. Oczywiście obowiązkowym elementem drugiego śniadania powinny być również warzywa. Oprócz kanapki na drugie śniadanie można również polecić koktajl na bazie jogurtu, kefiru, maślanki z dodatkiem owoców. Może to też być sałatka warzywna. Dzieciaki, bo spóźnicie się do szkoły. A co do kanapek? Wiadomo, warzywka. Dobrze. Yeah.